I właśnie dlatego chciałem was poprosić o komentarz do słów, które wypowiedział Andrzej Kowalski. Mieliśmy do czynienia z potężną osłoną medialną. Ona się nie wydarzyła przypadkiem. Jeśli można by polecić komisji generała Stróżyka, by zajmowała się jakimiś wpływami, to jest to modelowa sytuacja, która powinna być przeanalizowana bardzo głęboko. Andrzej Kowalski, generał Andrzej Kowalski mówi w ten sposób o całym froncie obrony Rubcowa, o wszystkim, co się wokół niego wydarzyło od momentu, kiedy został zatrzymany, no aż po te kuriozalne, czy w gruncie rzeczy mrożące krew w żyłach wieści o tym, że złapany pułkownik ruskiego wywiadu wojskowego w polskiej ABW dostał kompletny wgląd do tajnych akt swojej własnej sprawy. Wojciech Mucha. No cóż, mówiliśmy o tym już w zeszłym tygodniu, że rzeczywiście kuriozalne są te tłumaczenia, że Rubcow tak naprawdę niczego nie przeczytał, co mogłoby zaszkodzić polskiej infosferze i ochronie kontrwywiadowczej. No pytanie pojawia się w takim razie, dlaczego te dokumenty czytał w tajnej kancelarii ABW, czyli w miejscu, w którym no, jakby jest dedykowane do tego, żeby takie dokumenty tam osobom uprawnionym udostępniać. Rzeczywiście, cofając się w tej sprawie, widać doskonale, że Rubcow odpowiadał na zapotrzebowanie polskiego półświadka dziennikarskiego, tego, który no jakby przeglądał się. To dobre jest. To teraz wymyśliłeś? Polski no, półświatek dziennikarski? No to taki... Chyba trzeba zapisać. Mów, przepraszam, przerwałem. Półświatek lewicowo-liberalny, który przeglądał się w tekstach Rubcowa. Znaczy on widział w tekstach Rubcowa, że to, co robi, czyli cała ta narracja przez 8 lat prowadzona, że to jest narracja słuszna, bo skoro na Zachodzie piszą tak samo, no to przecież musimy mieć rację. A to, że na Zachodzie tak pisali, bo na Wschodzie chcieli, żeby tak pisano na Zachodzie, to jest zupełnie inna sytuacja. I w momencie, w którym oni się o tym dowiedzieli, a przypominam, że do ostatnich chwil bronili Rubcowa, ostatni tekst jego broniący pojawił się w 2024 roku, bodaj w lutym czy w marcu, gdy przedstawiana jako ekspert od zwalczania dezinformacji, a de facto, można chyba tak powiedzieć, no zajmująca się nią w tym przypadku akurat pani Mierzyńska, napisała w OKO.press tekst, którym ja odczytuję osobiście jako próbę nacisku na Ministerstwo Sprawiedliwości, by tego człowieka zwolniono, bądź przynajmniej przyjrzano się mu w sposób bardziej łagodny. I czy jemu się przyjrzano w sposób bardziej łagodny, no to jest pytanie, myślę, zasadnicze, bo jeżeli on tuż przed opuszczeniem kraju, tuż przed tym, jak wpadł w objęcia Władimira Putina na moskiewskim lotnisku, nie dość, że miał wgląd w akta, to jeszcze, no przypomnijmy jedną rzecz, to jest oficer rosyjskich służb specjalnych, który ma w uszach dyktafon, a w oczach kamerę. Więc jeżeli prowadzimy go nawet do tajnej kancelarii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to on rejestruje wszystko, co widzi po drodze. Rejestruje mechanizmy zabezpieczeń, rejestruje liczbę funkcjonariuszy, rejestruje twarze tych funkcjonariuszy. Wszystko on widzi i rejestruje. Do czego te informacje wykorzysta? No, on sam raczy wiedzieć i ci, którzy pomagają mu sobie ten cały polski okres przypomnieć, spisać i przeanalizować. No będzie z tego jeszcze bardzo duży problem. Warto wspomnieć to, o czym powiedziałeś. Wiedza, którą uzyskuje kadrowy, może warto to też powiedzieć, bo bardzo często pojawia się takie sformułowanie, że to jest agent ruskich służb. Nie, to nie jest agent ruskich służb. Paweł Rubcow jest oficerem. Już ogarniamy się. Jest oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego, jest pracownikiem tej instytucji, a nie współpracownikiem, człowiekiem, który został zwerbowany do tego, żeby jakieś tam uprzejmości w cudzysłowie, czy jakieś informacje przekazywać rosyjskiemu wywiadowi. On jest po prostu pracownikiem tej instytucji i każdy dostęp do infrastruktury, do wiedzy, do dokumentów skutkuje tym, o czym powiedział Wojciech Mucha, a warto powiedzieć, że to nie sam Rubcow będzie później analizował wszystkie te informacje, wszystkie te dane, tylko cała instytucja i będzie dopasowywać informacje, które on zdobył do całego kompleksu informacji, które posiada, których nawet sam Rubcow znać nie musi i pewnie nie zna. Natomiast są ludzie i są specjalne komórki części rosyjskiego wywiadu wojskowego, które składają te
poszczególne fragmenty informacji w całość, która ma złożyć się na obraz naszych struktur, struktur państwa polskiego, po to, żeby móc je w taki lub inny sposób w przyszłości atakować. Agnieszka Siewierenik-Macierowska. Agnieszko, powiedz mi, jak ci się podoba ta opowieść dziadka Donalda Tuska o tym, że on uchylił swoją własną kontrasygnatę, po 2 tygodniach się zorientował, że nagle wynalazł taką formułę, że uchylił. No, dobra decyzję podjął, nie ma tam nigdzie odpisanego trybu rzekomego uchylenia. On mówi, że on uchyla, odpodpisuje, że tak powiem, dokument, który podpisał chwilę wcześniej. No to mógłby tak zrobić jeszcze w paru innych miejscach, żeby cofnąć swoje jakieś tam podpisy czy decyzje, no ale z jakichś przyczyn tego nie robi. Ja myślę, że najlepiej to opisał chyba jeden z sędziów, który to nie moje słowa, ale to jeden z sędziów właśnie, który domagał się, żeby to wszystko cofnąć, podawał, że może tu chodzić w grę, wchodzić niepoczytalność pana premiera. Ja bym jednak tej wersji się trzymała, bo to może tak być. Jeżeli się nie rozumie prostych czynności w dorosłym życiu. Zresztą to nie tylko to, ale tam jeszcze parę innych kwiatków się znajdzie. Mnie niezmiennie jakby zawsze, to nie jest właściwe słowo fascynuje, tak? Ale po prostu nie wiem nawet jak to określić, bo tak, za każdym razem jak coś jest źle, to wychodzi Donald Tusk, to nie ja, to tamten. Kto go powołał? Co to za jest? A, to ja. No właśnie. A to jest pytanie, kto ich tam powołał? No przepraszam, sami sobie się przyszli, zatrudnili. No mi się wydaje, że premier powołał ministrów, którzy naprawdę tam, żeby zliczyć razem IQ, to nie wiem, czy to by wyszło coś na plusie, bo mam wrażenie, że wyszłoby na minusie. Co jest nierealne, ale przy tym rządzie to jest. Całe Ministerstwo Środowiska, przecież jak tam się popatrzy na te wszystkie wykwity intelektu, to kogo nie zapytasz, jakkolwiek związanego z branżą środowiska, to za głowę się łapią. Dosłownie. I gdzie się nie ruszyć, to jest wszędzie to samo. Kto tych ludzi powołał? Gdyby nie Donald Tusk, ci ludzie nigdy w życiu nie pełniliby żadnych funkcji. Ja mam wrażenie, że jeszcze Michał, jedna rzecz muszę powiedzieć, bo mnie osobiście strasznie drażni sprawa tego ruskiego szpiega. To nie jest zwykły szpieg, to jest pułkownik, to nie jest jakiś tam ten. On nie przyszedł do zobaczyć swoje akta i przy okazji sprawdził, czy lamperie równo wymalowane. No nie, on przyszedł i dokładnie to tak jak Wojtek mówił, Mucha, on wszystko dokładnie rejestrował i powynosił z tego miejsca dużo więcej, niż my jesteśmy w stanie dzisiaj sobie wyobrazić. No tak nie można po prostu. Donald Tusk za to powinien już podać się do dymisji, a te wszystkie głupoty z tymi podpisami, no może faktycznie właśnie trzeba przebadać tam jak sędzia. No, sędzia w końcu poważny człowiek, może wiedział, co mówi o tej niepoczytalności. No. Człowiek podpisuje, nie wie, co podpisuje i później przez następne dni jeszcze mówi, no podpisałem, nic z tym nie mogę zrobić. To jest no, stan taki, jaki jest. No później tam jeszcze ta opowieść o tym, że ci neosędziowie to i tak zrobią. W cudzysłowie neosędziowie oczywiście. No, ale potem mijają 2 tygodnie i mówi, rany, co ja w ogóle zrobiłem? Co się stało? Wycofuję moją kontrasygnatę, mój podpis. Tak nie może być. Kto to podpisał? Piotr Borowicz. Trochę się z tego śmiejemy, bo ale w gruncie rzeczy sprawa jest po prostu niezwykle poważna. No, to jest pogarda już nie tylko względem tych, którzy słuchają tych wszystkich rzeczy. To już jest nie tylko pogarda względem, jestem przekonany, nawet w ogóle wyborców Donalda Tuska, którzy w to wierzą, ale to jest totalna pogarda względem w ogóle zdrowego rozsądku. I ja mam takie wrażenie. No, i Donald Tusk jest przekonany, że jego słowa mają moc sprawczą taką, że jakby powiedział, że coś, co jest koloru niebieskiego, jest koloru zielonego, to tak by się w istocie stało. No, mówi, że wycofał swoją decyzję, że jej już nie ma, choć ona w istocie jest. Panie redaktorze, my to przerabialiśmy już za poprzednich rządów 2008-2014 Tuska i ja to doskonale pamiętam. Nie pamiętają może inni, którzy nie chcą tego pamiętać albo nie chcą się zagłębiać do tej sprawy, ale mnie zastanawia jeden fakt. My tego Tuska i takich Bodnarowców sobie wyhodowaliśmy przez, i to mam tutaj jakby czynny żal powinni w tej chwili politycy Zjednoczonej Prawicy,
jakby tutaj też uderzyć się w piersi i ten czynny żal wyrazić, dlatego że przez 8 lat hodowali takiego Tuska, hodowali takich podnarodców, którzy dzisiaj destrukcją, swoimi działaniami powodują destrukcję państwa, tylko trzeba się zastanowić, czy ta destrukcja państwa nie jest zamierzona. Ja cały czas to powtarzam, bo dlaczego Tusk się tak zachowuje? Przecież on ma świadomość tego, że to, co zrobił wczoraj, ja dopiero teraz rano się dzisiaj dowiedziałem o tym, o tej cofnięciu tej kontrasygnaty, dlatego że no, nie mogłem wcześniej tutaj uczestniczyć też w tych jakby na bieżąco tych politycznych sprawach, ale po prostu to jest porażające. Dlaczego tak robi? No uważam, że robi to dlatego, że czuje się bardzo pewnie, a już mówiliśmy wielokrotnie na łamach tutaj programu, dlaczego się czuje pewnie? Dlatego, że ktoś za nim stoi. A kto za nim stoi? No, stoją Niemcy, stoją inne służby, które jakby dyktują Tuskowi to, co ma robić, bo widocznie jest tak grubo nad jego głową, że on nie może inaczej się zachowywać i zachowuje się tak, jak się zachowuje. Więc cały czas powtarzam, że zastanawiam się, czy to nie jest celowe działanie do destrukcji państwa. Przypomnijmy słowa Jana Pietrzaka, to co my mamy za błędy, to są ich najlepsze pomysły. To są słowa wypowiedziane kilka tygodni temu. No, słyszeliśmy wielokrotnie przyjeżdżający do Polski kanclerz Olaf Scholz, który mówi, że reparacje to jest temat zamknięty, a chwilę później polski premier mówi, że największym plusem wynikającym z tej wizyty jest to, że mamy jasność co do tego, że reparacje są tematem zamkniętym, choć polskie stanowisko polskich obywateli w przytłaczającej większości jest zupełnie inne. No a nagroda, zbliżająca się nagroda, którą otrzymać ma Donald Tusk w Poczdamie, choć już zapowiada, że on jej osobiście odbierać nie będzie, że będzie to robił minister Bodnar, jest już kolejną nagrodą, którą uzyskuje od niemieckich elit polski premier. Patrzę na zegar, za chwil kilka rozmowa polityczna. Proszę zostać z nami. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Jesteśmy na antenie Republiki.